Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym dniu. Nie wiem, czy pamiętacie, że ja na jednym z filmików wspomniałam, że ja osobiście nie wierzę w to, że ten koronawirus powstał od łuskowców. A to dlatego, że te łuskowce na tych targach Wuhan były sprzedawane od lat. I dlaczego akurat teraz ten wirus się ujawnił? Miałam swoje poglądy na ten temat, ale takie prywatne. A wiecie, coś tu chyba mam brudnego, przepraszam. O, już. I wczoraj właśnie wieczorkiem przeczytałam, że amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo przyznał w wywiadzie dla ABC News, że jest wiele dowodów na to, że koronawirus powstał w laboratorium Wuhan, w Instytucie Wirusologii. Ja Wam mówiłam wtedy, że 60 kilometrów od Wuhan jest właśnie Instytut, takie laboratorium wirusologii. I słuchajcie, dla mnie osobiście, takiego laika, ale jeżeli to, na to wszystko się patrzy, obserwuje się, czytam różne też publikacje, takie właśnie nie, może które nie są powszechnie uznane, ponieważ są to może takie plotki, ja już wcześniej nawet zaczęłam, słuchajcie, tak zwane plotki umieszczać na Facebooku, ale potem kilka osób mi powiedziało, że nie powinnam takich rzeczy zamieszczać, ponieważ to są plotki i nie ma potwierdzenia na to. Ale widzicie, teraz ten Mike Pompeo jawnie i publicznie przyznał i oskarżył władze Chin o ukrywanie skali problemu, bo oni na początku nie mówili, jaki jest problem. Tam był ten jeden z lekarzy, który zaczął ujawniać tego wirusa i został zlikwidowany. To wiecie, w takich komunistycznych rządach to tak wygląda. Jak ktoś zaczyna mówić prawdę, to się go ucisza, albo się go zabija, albo po prostu się go pakuje do więzienia, żeby tego nie rozgłaszał. I dla mnie, słuchajcie, jest to no, to jest po prostu nierealne, żeby taki straszny wirus raptem tak się rozprzestrzenił od łuskowca. Przecież gdyby to był tylko łuskowiec, no to oni mają, nie wiem, czy tu coś mi się... Jeżeli oni od łuskowca, to przecież natychmiast całą partię tych zwierząt by odseparowali, ludzi sprawdziliby, którzy ludzie kupili i to wszystko byłoby w zarodku uciszone i zabite, zlikwidowane, unicestwione. Natomiast rozpowszechniło się to aż na taką skalę. I jeszcze w tym momencie, kiedy już było wiadomo, że jest to wirus, bardzo groźny wirus, oni to ukrywali. I to jest największe świństwo, jakie można zrobić dla ludzi, dla świata, dla wszystkich krajów. I słuchajcie, ja będę tu kibicować temu Mike'owi i w Stanach Zjednoczonych wolność słowa, wszyscy mogą mówić, co uważają, że oni będą prowadzić badania, oni będą teraz badać tą sprawę. Ja słyszałam różne inne plotki, słyszałam takie plotki, że Chiny już wiedziały wcześniej, że znaczy po prostu, że im z laboratorium się wymsknął im się ten wirus, który miał być właśnie jako broń biologiczna i może nawet nie była to broń biologiczna, ale był to wirus bardzo szkodliwy, który dopiero badali i jeszcze nie mieli antidotium na tego wirusa. I
podobno wysłali celowo do Stanów Zjednoczonych na uniwersytet jeden amerykański mnóstwo właśnie zakażonych studentów i to się tam cały uniwersytet był zakażony. To są plotki. O takich plotkach ja czytałam. I wiecie, tak jak są takie plotki, to można sobie porozmawiać tak między nami o takich plotkach. Można sobie z koleżanką porozmawiać, ale no nie można ich tak powiedzmy gdzieś zamieszczać publicznie, pisać o tym, że to jest prawda, bo to są plotki. Ale w każdej plotce jest trochę prawdy i widzicie, i już teraz Amerykanie uważają, że zostało właśnie celowo ten wirus został wypuszczony. I teraz oczywiście, jeżeli to będzie prawda, że on był celowo wypuszczony, będą się bronić, będą oczywiście unikać odpowiedzialności i będą mówić, że ten wirus, jeżeli już zostanie udowodnione, to najprawdopodobniej będą mówić, że ten wirus się po prostu wymsknął. Wiecie, że przez błąd człowieka, ale jaka odpowiedzialność? Przecież to, jeżeli to będzie prawda, to Chiny powinny być pociągnięte do materialnej odpowiedzialności. Zresztą, słuchajcie, Chiny wysłały do Włoch, znaczy Włosi, jak w Chinach się rozprzestrzenił ten wirus, to Włosi chcieli im pomóc i dali im całą masę pomocy, tam maseczki, inne rzeczy, które za darmo im to dali. A oni później Włochom sprzedali to, co od nich dostali za darmo. Wiecie, to trzeba być, to już nie jest biznes, to już nie jest, to jest po prostu dla mnie, to są takie chwyty poniżej pasa, to są takie, wiecie, jak cienki bolek, taki cienki bolek tak postępuje, taka jest powiedzonko. Wiadomo, kogo ono oznacza. I ludzie, dobrzy Włosi chcieli im pomóc, dali za darmo, a oni to sprzedali. Teraz te maseczki też czytałam i chyba mówione było też w telewizji, że te maseczki, które nam. W ogóle kto zamawia maski z Chin? Przecież ja, laik kompletny, nie znający się ani na polityce, ani nie mający żadnych możliwości sprawdzenia, ani w żadnej ambasadzie nigdzie nie pracuję, nigdzie nie mam styczności. Ja domniemywałam jako zwykły śmiertelnik, że właśnie Chiny mogły to zrobić celowo i jeszcze od nich brać, żeby nas pozarażali. I te wszystkie maseczki, które przyszły do Polski z Chin, za które my zapłaciliśmy, okazały się nic nie warte. Po prostu szmelc. I to wszystko w ogóle się nie nadawało do zastosowania w szpitalach. To trzeba być perfidną jakąś, no nie wiem, kim, żeby tak postępować. To w telewizji mówili właśnie, że te maseczki zamówione przez Polaków absolutnie do niczego się nie dają, a my za to zapłaciliśmy. Jakie głowy, słuchajcie, myślą, żeby z Chin zamawiać, no Boże, ja z Chin nawet ubrań nie kupuję, a oni zamówili takie rzeczy i to od ludzi, którzy nie wiadomo skąd ten wirus tam u nich tak naprawdę się pojawił. No, dla mnie to wielka nieodpowiedzialność, wielka w ogóle brak jakichś kompetencji, aż mówię wam, mnie czasami to jest po prostu wstyd za takie postępowanie innych ludzi. No jak ludzie, którzy są na piedestale, mogą podejmować decyzje, żeby z Chin sprowadzać takie rzeczy w momencie, kiedy właśnie w Chinach wybuchł ten wirus i jeszcze nie wiadomo tak naprawdę. Okaże się, może to jest plotka, może to jest pomówienie, ale okaże się, zobaczymy. Czy rzeczywiście jest to pomówienie, czy Chiny rzeczywiście pracowały w laboratorium i jest to. A jeszcze czytałam takie informacje, też je zamieszczam, ale też już potem powiedzieli, że to jest. No to nie wycofałam. Ale czytałam w takich informacjach, że zbadano, że właśnie ten wirus posiada w sobie takie DNA,
które, nie taki, czy składnik, w każdym razie taki składnik, który jest specyficzny tylko i wyłącznie dla wirusa wyprodukowanego w laboratorium. Czyli jakby dowód na to, że on powstał w laboratorium. Ja to, słuchajcie, od początku tak myślałam. Znaczy, moje takie myślenie było, bo ja zawsze jestem dość podejrzliwa, jestem dość sceptyczna. Ja nikomu nie wierzę, ja wierzę tylko sobie. I wszyscy inni, ja słucham, przyjmuję do wiadomości, sprawdzam, ale tak szczerze to wierzę tylko sobie i tym osobom, które kocham. A najbardziej to tylko sobie. I ja jestem bardzo, bardzo ciekawa, jak to się dalej rozwinie. Jak, słuchajcie, Amerykanie, oni już postarają się, żeby to udowodnić i żeby to najpierw sprawdzić, a później, jeżeli się potwierdzi, udowodnić i zobaczymy. Zobaczymy, jak to się dalej posunie, ale jeżeli to będzie prawda, to już głowy będą myślały o tym, żeby sankcje nałożyć, żeby oni za to odpowiedzieli. Bo żaden wirus, żadna tam ptasia grypa, żadne inne nie rozprzestrzeniło się tak jak ten. A coś, co jest zrobione sztucznie w laboratorium, jest robione po to, żeby właśnie tak działało. Zauważcie jeszcze jedną rzecz, którą ja domniemywam i podejrzewam swoim podejrzliwym umysłem, to jest to, że dlaczego ten wirus jest tak zmutowany, jest tak, ma taki skład, że właśnie uśmierca najwięcej ludzi starych. A może chodziło o to, żeby właśnie z populacji ludzkiej pozbyć się wszystkich starych ludzi, bo to trzeba im płacić emerytury. Może o to chodziło, żeby wszyscy starzy zginęli i żeby w ogóle większość populacji zlikwidować, bo oczywiście jest za dużo ludzi już na świecie. No, można by domniemywać, można by domyślać się, można by tutaj, wiecie, manipulować i różne herezje na ten temat wymyślać, ale no, takie się nasuwają. Takie przypuszczenia się nasuwają. Ja się nie mam co dziwić, że oni tutaj, Amerykanie, tak działają, bo skoro ja, zwykły laik, osoba niekompetentna w takiej dziedzinie, coś takiego mi świtało i ja coś takiego podejrzewałam, i pamiętacie, jak mówiłam, że ja w to nie wierzę, że to od tych łuskowców. Z drugiej strony pomyślałam sobie, że jeżeli byłoby to przygotowane jako broń biologiczna, to powinni mieć antidotum na to. Ale może było inaczej. Może to nie była jako broń biologiczna, tylko to był wirus, który badali po prostu w Instytucie Wirusologii i on się wymsknął. Bo słyszałam też takie właśnie, że jeden z pracowników po prostu się zaraził i jakby. A może celowo go, wiecie, wszędzie, gdzie pracują ludzie, mogą być różne przecieki. Tak jak teraz u nas w Polsce te wybory, wykorzystując tą biedną pocztę, proponując tym ludziom większe pensje, czyli wiecie, to tak jak łapówka, dam panu pieniądze, a pan mi to załatwi. No to jest przekupywanie tych biednych listonoszy, którzy będą się narażać, którzy będą to roznosić, dotykać tego wszystkiego. Oni no, zachłysnęli się tym, że dostaną większą pensję. I wiecie, i takie ręka rękę myje, tu znajomy, tu z jednej partii wszyscy i obsadzony i w Poczcie Polskiej, i w bankach, i wszędzie, no jeżeli tak będziemy postępować, no to co to będą? To będą Chiny? Tak jak w Chinach? Kto powie, to go od razu, słuchajcie, najlepiej zamknąć, wyciągnąć. Ja oglądałam filmiki, jak tego lekarza normalnie.